Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z ostatniego czasu. Nie wiem, czy zrobię hol zakupowy wyprzedażowy, bo jakiegoś takiego wielkiego ciśnienia na wyprzedaży nie mam. Aczkolwiek co roku tak mówię i zawsze coś tam, że tak powiem, złamię się i pójdę na tę wyprzedażę i potem wracam z siatkami ciuszków i zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na razie chcę Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w okresie ostatniego miesiąca, półtorej. I to będą rzeczy dość takie spontaniczne i które bardzo, bardzo mi przypadły do gustu. Mam nadzieję, że niczym nie zapomniałam, a jeżeli o czymś zapomniałam, to w następnym holu się pojawi. Na pierwszy rzut powiem Wam o ciuchach. Pierwszą rzeczą, pierwszym ubraniem, które chcę Wam pokazać, powiedzieć, jest to spódniczka. Spódniczkę, którą Wam nie pokażę tak o żywo, ponieważ właśnie jest w praniu, ale zaraz zobaczycie zdjęcie ze strojem dnia i tam właśnie była ta spódniczka. Jest to spódnica z New Looka i jest ona miętowa w takie różowo-niebieskie, takie delikatne, piękne kwiatki z takim paseczkiem brązowym, przepięknym. Bardzo, bardzo mi się podoba ta spódnica i powiem Wam szczerze, że zakochałam się w niej totalnie. I kupiłam ją właśnie jakieś 2-3 tygodnie temu w New Looku. Następnymi rzeczami, które kupiłam w New Looku, są to dwie sukienki. I tutaj będę potrzebowała małej pomocy i poproszę mojego wspaniałego asystenta o pomoc. Bartusiu, mogę Cię prosić? Nie, nie możesz. A jednak Cię proszę. Tutaj Bartek, no pokaż się w Azjacie. Dzień dobry. Dwie sukienki, obie kosztowały po 40 zł. I tak, pierwsza sukienka, jest to cała sukienka w kratę i ona jest rozkloszowana tak od pasa w dół. Ale pokaż imię mi. I ona jest w taką różową kratkę. I tutaj, jak zobaczycie, ona jest taka mocno, mocno rozszerzana. Tył pokaż. I tutaj ma taki paseczek, żeby tutaj tył ściągnąć. Dekolt jeszcze pokaż. Dekolt jest taki w malutką tutaj kudeczkę, taki delikatny jest i niestety ma bardzo krótkie rękawki, więc ja do tego jeszcze zakładam jakąś marynarkę albo jakiś sweterek. I to jest pierwsza sukienka. Druga sukienka w tym samym stylu, w tym samym kroju, tylko że całkowicie inne kolory. I jest to sukienka czarno-kratkowa, więc góra jest czarna, o, a jak pójdziemy w górę, raczej w dół sukienki, w dół, to ma taką szaro-czarną kratę z czerwonymi tymi paskami. Z tyłu, tak jak tamta, ma tutaj, gdzie on jest, taki tutaj do zawiązania, o, jest. I tak samo ma taki dekolcik, taki nie za duży, krótkie rękawki. Więc to były zakupy z New Looka. I jeszcze pokażemy dwie pary spodni, to mi Bartek rozłoży. Słuchajcie, są to spodnie, które kupuję co roku. I niestety są to spodnie na jeden rok albo tak półtora roku, bo one w Terranowie nie są najlepszej jakości, więc szybko, że tak powiem, one się niszczą i spierają, robią się jakieś dziurki i tak dalej. Ja co roku ten typ spodni w Terranowie kupuję. One się zawsze czymś tam różnią, ale ogólnie typ jest taki sam. I mówię tutaj o takich bardzo fajnych spodniach na lato. One są w gumę i są to dla Was zdrowych takie 3/4 spodnie. I tak,
zakończone one są takimi mankietami. Tutaj mamy kieszenie i prowizoryczne tutaj wiązanie. Ściągacz taki. Całe spodenki są w gumę. I tutaj widzicie kolor taki bardzo jaskrawo neonowy, żółto-zielony, nie? Powiedziałabym. I te spodnie kosztowały mnie jakieś 35 zł. Jakoś tak. I drugie takie same kupiłam jaskrawo-różowe, takie naprawdę żarówe. I one są naprawdę z bardzo fajnego materiału. Słuchajcie, bardzo dobrze się je nosi. I te nogawki, te ściągacze tutaj są bardzo fajnie ściągnięte, że bardzo dobrze mi się układają na nogach, także to są spodnie z teranowe. Jeżeli one będą jeszcze przecenione na tej całej wyprzedaży, to na pewno wezmę jakieś jeszcze parę, bo to są bardzo fajne spodnie do takich luźnych, codziennych stylizacji. Albo po prostu po lataniu sobie w domu, czy tam wiecie, wyskoczyć gdzieś. To są bardzo, bardzo fajne spodenki. Bardzo dziękuję mojemu asystentowi. Ależ nie ma za co, należy się 150 zł plus odsetki. Widzicie? I że niby on ma takie dobre serce, no. No dobra, wróćmy do holu zakupowego. Zostały nam teraz dodatki. Powiem wam o dwóch torebkach i to są dwie skrajne torebki. Pierwsza torebka jest to kopertówka, którą kupiłam dzisiaj. Słuchajcie, jest to biała kopertówka z takim złotym, lekkim wykończeniem i złotym łańcuszkiem. Jak się przyjrzycie tej kopertówce, to ona ma... jest cała wyłożona białą koronką i jest przepiękna. Słuchajcie, ta kopertówka urzekła mnie totalnie i to ponad miesiąc temu, z tym, że jej pierwsza cena to było 69 zł, potem przecenili ją na 50 zł, a ja ją dzisiaj kupiłam za 35 zł. Złotych w New Looku. Słuchajcie, ona jest przepiękna i nie jest taka malutka. Pomieści spokojnie mój wielki telefon, błyszczyk, lusterko, takie wiecie, babskie sprawy. I po co w ogóle mi jest ta torebka? Mój kochany brat bierze zaraz ślub i będę miała taką bardzo romantyczną, piękną sukienkę na jego ślub i wesele, która ma w sobie sporo koronki. I chciałam właśnie mieć w takim stylu również sukienkę. Zresztą z trzy dnia z wesela oraz poprawień na pewno pojawi się na kanale, także oczekujcie. I ta torebka właśnie została kupiona specjalnie właśnie na jego ślub i powiem wam, że jestem naprawdę szczęśliwa, że ją kupiłam za 35 zł. To jest po prostu strasznie się cieszę, bo chciałam już ją kupić wtedy, jak była za 69, ale akurat wtedy nie miałam za bardzo kasy i odłożyłam to na później. No i dobrze, że to zrobiłam, bo kupiłam sobie ją po prostu taniej. Następną torebką, którą wam pokażę, ale muszę po nią iść moment. Następną torebką, którą chcę wam pokazać, jest to torebka, która jest dzisiaj mega wypakowana, więc przepraszam was bardzo. To jest taki kufelek tutaj z rączką na długim pasku i ona ma dwie przegródki z przodu i z tyłu i z przodu. Ona jest bardzo pakowna. Jej wzór to jest taka, wiecie co, taki jakby marmurek lekki. Przepiękna,
bardzo dobrze się nosi, super wykonanie, jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. Dałam za nią 89,90 w sklepie Parfua i to dzięki jednej z blogerek, Ma Fashion, która pokazywała tą torebkę właśnie na blogu i na Instagramie i ja jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że musi być moja, bo ja uwielbiam torebki, które mają kształt kuferka, ale są otwierane od góry, czyli nie mają klapy czy jakichś takich dziwnych zapięć, tylko po prostu suwaki od góry i im więcej mają kieszeni, tym lepiej. Super torebka, powiem wam, że na lato jeszcze druga moja torebka będzie też używana, czyli ta taka z motywem takim letnim, wakacyjnym. Te dwie torebki po prostu non-stop będą używane, także ta torebka jest teraz w użyciu jako torebka taka codzienna. Dobra, zmierzamy powoli do końca. Jeszcze jeden dodatek nam został. Jest to bransoletka. Słuchajcie, jest to bransoletka, którą kupiłam w salonie fryzjerskim Hest. Niestety nie pamiętam, ile za nią dałam. Przepraszam was bardzo za to, ale po prostu płaciłam za fryzjera i nie zwróciłam uwagi tak naprawdę do końca, ile ona dokładnie kosztowała, ale nie była jakoś bardzo droga. Także to jest taka piękna bransoletka, taka na gumę, która przepięknie wygląda na ręku. Jest gruba, ale pięknie się mieni. Pięknie wygląda. Naprawdę jak ją zobaczyłam, to po prostu zakochałam się totalnie. Ona ma duże kamienie w trzech odcieniach niebieskiego oraz takie bardzo malutkie kamyczki, kryształki, które pięknie się błyszczą. Całość jest oprawiona w takim takiej złotej oprawie, złotopodobnej. Troszkę tandetnej, nie ukrywam, ale na wakacje to jest taki fajny kolor złota, taki bardzo letni, lekki. Bardzo, bardzo mi się ta bransoletka podoba i na pewno będzie noszona przez całe wakacje na jakieś takie ważne wyjścia. Idealnie mi pasuje do tej spódniczki, którą pokazałam wam na samym początku. I teraz zostały nam trzy kosmetyki, które chciałam wam pokazać. Zacznę od podkładu. Słuchajcie, kupiłam sobie wreszcie podkład Makeup Atelier Paris i to jest ten podkład waterproof. I jak widzicie, tu mam połowę butelki. Dlaczego? Ja tą butelkę kupiłam dzięki Adze z bloga Agowe Petitki, która to właśnie Aga organizuje na Wizażu tak raz do roku tak zwane rozbiórki. Na czym to polega? Po prostu duże butle różnych produktów, które są zwykle albo profesjonalne, albo bardzo drogie, albo niedostępne. Po prostu robi taką wielką rozbiórkę, czyli tak jak, o, powiem na tym przykładzie. Ta butelka ma 100 ml. Ja zakupiłam 45 ml, czyli prawie połowę. Ktoś inny mógł sobie kupić 30 ml, 20 ml, 10 ml, czyli takie odlewki. I Aga po prostu przelewa to do opakowań, które kupuję właśnie specjalnie na te rozbiórki i po prostu składamy się wszyscy na taki rozebrany produkt i naprawdę wychodzą tak śmieszne pieniądze za to, że jestem zachwycona, że mogłam ten produkt po prostu dorwać, bo za 45 ml wydałam jakieś 60 zł, gdzie 30 ml we wszystkich sklepach internetowych
kosztuje około 105 czy tam 110 zł. Także widać oszczędność i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mój kolor tego produktu to jest 2NB, czyli to jest prawie najjaśniejszy, taki drugi w kolejności. Jeszcze Wam nie mówię opinii na ten temat, oddzielny test na żywo oraz moja opinia się pojawi na kanale. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie ten test na żywo. O, już muszę chyba kończyć, bo zaczynam się bardzo błyszczeć. Jest już w ogóle prawie 22, więc się nie dziwię, że się błyszcza po całym dniu. I dwie rzeczy ostatnie, to są dwie takie same rzeczy, czyli lakiery do paznokci. Kupiłam sobie te lakiery kilka dni temu. To są lakiery Golden Rose Color Expert. Trochę vlogerek dostało od Golden Rose właśnie te lakiery do przetestowania. Nie byłam w grupie tych vlogerek, ale chciałam bardzo, bardzo sprawdzić sobie te lakiery i poszłam właśnie do stoiska Golden Rose i powiem Wam szczerze, że ilość kolorów odcieni mnie zaskoczyła, bo nie spodziewałam się, że tak ładne kolory będą, będzie w tej właśnie gamie kolorystycznej. Ja wzięłam dwa kolory. Żółty, to jest kolor 44. Ja go mam dzisiaj na paznokciach. Przepiękny żółty. On pięknie wygląda przy opalonej skórze. Jest naprawdę super. I drugi kolor, taki malinowy. Ale to jest jasna różowa malinka, taka delikatna i to jest kolorek 15, bardzo ładne. Wszystkie te lakiery mają takie dość grube pędzelki, więc bardzo fajnie się nimi maluje paznokcie, tak wiecie, jednym pociągnięciem praktycznie pokrywa cały paznokieć, także bardzo fajnie się je nakłada. Kupiłam dwa, jeden jest chyba po 5,90 i jestem bardzo z nich zadowolona. Zobaczymy, czy jeszcze więcej kupię, bo lakierów mam całkiem sporo i nie wiem, czy są mi kolejne jeszcze potrzebne, ale naprawdę polecam, jeżeli szukacie czegoś naprawdę fajnego, to polecam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o trwałość, to mi trudno powiedzieć, czy one są trwałe, czy nie. No, dla mnie są one trwałe, ale ja na to nakładam utwardzacz i wysuszacz z Sally Hansen Insta Dry. Ten wysuszacz jak nałożę, to on robi z każdego lakieru tak długotrwały produkt, że naprawdę nie mam nic do zarzucenia. Także nie umiem do końca ocenić samych lakierów, ale w połączeniu z Insta Dry, z Sally Hansen, rewelacja. Także polecam Wam te lakiery, zwłaszcza za kolory. I to było na tyle, jeżeli chodzi o haul zakupowy. Nie było tego dużo, aczkolwiek ja jak zwykle się rozgadałam i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Następny haul zakupowy pewnie będzie za jakiś czas, być może po wyprzedażach. Zobaczymy. Także trzymajcie się ciepło, dajcie znać, czy lubicie haule zakupowe. Proszę Was o kciuk w górę, to mi da znak od Was, że tak, że chcecie oglądać takie filmy. A poza tym wiecie, kciuki w górę bardzo motywują i pokazują, że to, co robię, po prostu jest fajne, więc pamiętajcie o tym, że to dla nas jest bardzo, bardzo istotne. A będzie mi bardzo miło również z Wami popisać, także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tutaj na dole jest taki guziczek subskrybuj. Po wciśnięciu zostaniesz moim subskrybentem i będziemy mieli stały kontakt, a Ty będziesz na bieżąco z
filmami na moim kanale, także zachęcam do subskrypcji. No, tyle gadania, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmiku już niebawem. Pa, pa!